Siemano widzowie, w kolejnym odcinku. Dzisiaj wracamy na drogę już tak konkretnie. Będziemy próbować łapać nasz poprzedni skill, który towarzyszył nam w tamtym sezonie. Jak na razie jadę krzakami, ale tylko dlatego, żeby się troszkę rozgrzać. Mam tu siedzenie, które jest takie mega, mega antypoślizgowe, ma takie trójkąciki. Teraz je może lepiej widać. To tak się o to obdzieram, ja jeszcze mam na nodze ślad w ostatnim gumowaniu. Także nie ma lekko, nie ma lekko, nie ma łatwo. Można sobie zacząć pierwsze troszkę bolesne gumowanie. Dobra, coś tam siada na stojaka. Przemieniłem sobie miejscami sprzęgło i handbrake'a, przez co mogę na spokojnie wcisnąć handbrake'a i sprzęgło jednocześnie. Wow, to się nazywa coaster. Dobra, póki tu jesteśmy, film z prezentacji motocykla był, owszem, ale jestem pod wrażeniem, jak ten wydech brzmi. Dużo ludzi mi mówi po prostu, że brzmi wiele, wiele lepiej, ale według mnie wiele się nie zmieniło. Przynajmniej ja mam takie odczucia. Sprawdźcie sami. I co, jak wam to siedzi? Wolne obroty, nawet takie, można powiedzieć, bardziej basowe niż były. No w sumie może troszkę się coś zmieniło, ale czy dużo? Nie wiem, nie mi to oceniać, dajcie znać w komentarzu. Zmieniłem przełożenia i ten wydech, nie wiem czy wydech ma dużo do rzeczy, ale sprawdzimy sobie, z jakich biegów ogólnie to wstaje. Z gazu. Mamy jedynkę, no to wiadomo, że wstanie. Nie chcę go przeciągać tak długo. Dwójka. Trójka. Wstaje. No i czwóra. No tu już żeby wstał, to potrzeba prędkości, bo to już jest czuć, że taki bieg bardziej przelot. Ma problem, co prawda, ale jak na całkowitą serię myślę, że nie jest źle, nie ma takiej tragedii. Czekajcie, ja tu sobie przycupnę, portki zawiążę i możemy śmigać dalej. Śmigamy. Obroty sobie troszkę skręciłem, bo jałowe były przyduże. Ryżu może nie będziemy robić, tak jak kiedyś. Ops, ops. Tak jak mówię, nie chcę się narażać zaraz na początku sezonu. Proszę państwa, no teoretycznie ja bym mógł tędy się tutaj wciepać. Ale dzisiaj jest dzień jazdy legalnej. Tutaj budują coś budowlańcy. Tutaj koledzy. Surprise, motherfucker! Lecimy do 30. Kurde! Kurde! Dobrowolnie chciałbym poddać się mandatowi teraz. Przekroczyłem prędkość dopuszczalną o 3 km na godzinę. Wiem, że zawiniłem, wiem, że to jest moja wina, ale... Lubię zapierdalać. Metr odstępu od rowerzysty. Wykonany prawidłowo. Wow, 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 wow. Pora na odpoczynek. Jest z góreczki elegancko. Co tam się dzieje? No, może sobie pojeździmy? Schoda? Nie wolno! Nie wolno! Już mnie kuszą myśli jazdy po schodach. O, kotek! 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 Miau! O! Spierdolił! Ale jadę powoli. O ty chuliganie! O ty chuliganie! Ja jadę powoli z przepisami ruchu drogowego, stosując się elegancko do chociażby ograniczenia prędkości. Naprawdę, teraz ta Suzuki chodzi tak jakby jakieś tuna miała zrobionego. A tu nic nie zostało zrobione. Nawet gaźnik nie został wyczyszczony. Chodź, macha mi, cześć. Pójdziemy sobie w krzaczory. Sucho jest, to można. To można jeszcze dalej. To jest ciekawa sytuacja, zobaczcie. Jest znak stop. Ale nie ma tu żadnej drogi asfaltowej, chociażby nawet żwirowej. O nie!
moje lusterko. Nie pękło. Nie pękło. Nie pękło. Nie pękło. Świetna wiadomość. To znaczy, że pech dzisiaj mnie nie dopadnie. I lecimy dalej. Co tu się dzieje? Ciekawość mnie zjada, nie da mi. Ta sprawa mnie nie dotyczy, więc ja się trzymam z daleka. Panom podziękuję. Łenan! Siadnę sobie na parkingu tutaj. Napiję się elegancko i będzie można napierdzielać dalej normalnie. Kręć jak kręcisz. Autobusie! Dziadek, autobusie! Motorek odstawiamy. Cyk. Stopeczka, światełko, blacha. I siadamy na ciepłym, fajnym parkingu. Ale się to błyszczy zajebiście. Dobra, blisko. Dobra, koniec. Nie mam po prostu sił. Drodzy widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Pośmigaliśmy sobie trochę, trochę się wjeździliśmy, wczuliśmy. Do następnego, trzymajcie się. Pozdrawiam was cieplutko, na razie.